W ostatnim czasie przyszła do mnie paczuszka z Chin, której się nie spodziewałem, nie zamawiałem. Producent sam wpadł na genialny plan, że przyśle mi ten telefon do testów, oczywiście na kanał testhub.pl. Jest to smartfon oznaczony jako Mace Blade. Słuchajcie, jako że to do mnie trafiło i nie muszę tego zwracać, tak więc ci, co są zainteresowani tym budżetowcem, niech się szykują na facebookowy konkurs, gdyż pójdzie on w wasze ręce. W opisie filmu znajdziecie link do ceny tego urządzenia i przez pryzmat tej ceny będę starał się oceniać właśnie to urządzenie. Słuchajcie, w momencie, kiedy ja robię tą recenzję, ta cena waha się w okolicach 390-410 zł, tak więc trzeba przyznać, że jest to telefon naprawdę budżetowy i jak na tą cenę charakteryzujący się bardzo przyzwoitymi parametrami. Wszystko zamknięte jest w dość zgrabnym, ładnym pudełku. Mamy wszystkie dokładne oznaczenia, jeśli chodzi o parametry telefonu. Ja się nad nimi skupię za czas jakiś. W pudełku oprócz samego telefonu znajdujemy również paczuszkę i w tej paczuszce będą się znajdowały ładowarka sieciowa w wersji europejskiej oraz przewód USB, którym będziemy telefon ładowali. Po wyjęciu telefonu z opakowania zastanawiałem się, jaka może być jego cena sugerowana przez producenta i powiem szczerze, że obstawiałem, że będzie to w okolicy 1000 zł, gdyż urządzenie wykonane jest bardzo starannie i z bardzo dobrych materiałów. Tył jest to lustro, czyli szkło. Całe ramki, boki, łącznie z szufladką na kartę SIM wykonane są z aluminium. Telefon jest ciężki i robi wrażenie takiej, no można by powiedzieć, solidności. Rzadko zdarza się, że w telefonach tanich mamy zastosowane tak dobre materiały. Ekran jest to ekran 5,5 cala, rozdzielczość Full HD 1920x1080 IPS LCD. Nie ma absolutnie żadnych problemów z jego czytelnością, jasnością oraz kątami pracy. Tutaj nie ma również zastrzeżeń co do samego wyświetlacza. Również poważnym zaskoczeniem, kiedy już poznałem cenę tego telefonu, był fakt, że na telefonie znajduje się również przycisk Home fizyczny z wyczuwalnym klikiem, który jest jednocześnie czytnikiem linii papilarnych. Jeśli chodzi o jego działanie, myślę, że w tym przedziale cenowym działa on wyśmienicie. Może nie działa on tak szybko i bezbłędnie jak w najnowszych flagowcach, ale ten telefon kosztuje no, nawet mniej niż 10% ceny aktualnie sprzedawanych flagowców. Tak więc jest to również duży plus, ponieważ będziemy mogli korzystać z tego czytnika przy realizacji płatności i oczywiście zabezpieczaniu telefonu. Słuchajcie, kilka słów o tym, jakie komponenty ten telefon napędzają. Jest to MediaTek 8-rdzeniowy oznaczony MTK6753. Mamy do dyspozycji 3 GB pamięci RAM oraz 32 GB pamięci dla użytkownika. W urządzeniu wbudowana jest niewymienna bateria o pojemności 3000 mAh i w moim rankingu bateryjnym zdobyła ona 198 punktów, co nie jest wartością porażającą. Warto wspomnieć, że jeśli chodzi o karty SIM, możemy zainstalować dwie karty SIM w tej szufladce i są to karty SIM w formacie mini, nie nano, czyli jeżeli mamy kartę nano, musimy zastosować stosowny adapter. Na prawej stronie urządzenia znajdziemy aluminiowe przyciski do regulacji głośności oraz przycisk do wybudzania i usypiania telefonu. Również znajdziemy przycisk, który będzie funkcjonował jako przycisk migawki lub ewentualnie w ustawieniach również możemy sobie zdefiniować jego działanie. Od spodu znajdziemy złącze mikro USB. Znajdziemy również otworki, za którymi znajduje się głośnik. Głośnik gra bardzo przyzwoicie. Lewa strona to szufladka, która, tak jak mówiłem, pomieści nam dwie karty SIM i są to karty SIM, które będą działały w tym samym czasie. Na górze urządzenia znajdziemy złącze zestawu słuchawkowego. Aparat główny jest to aparat 13-megapikselowy, aparat typu selfie jest to aparat 8-megapikselowy. Procesor MediaTek nie jest to procesor z najwyższej półki, najwyższej wydajności. Przeprowadziłem test za pośrednictwem AnTuTu Benchmark i uzyskałem wynik 38514
plus dodatkowe wyniki w każdej kategorii, które teraz widzicie na ekranie. Geek Benchmark dał nam takie rezultaty, czyli 615 w single core i w multicore 2497. Tak jak mówiłem, nie jest to wynik może porażający, ale do takich codziennych zastosowań typu serwisy społecznościowe, oglądanie filmów na YouTubie, na pewno ten procesor będzie dla nas wystarczający. Warto wspomnieć, iż na urządzeniu zastosowany jest Android w wersji 6.0. Trudno mi powiedzieć, jak będzie wyglądał proces aktualizacji do nowszych wersji. Wszystkie ustawienia jasne i czytelne. Można by powiedzieć, że jest to telefon z czystym Androidem. Tak naprawdę nie mamy tutaj żadnych dodatkowych nakładek stosowanych przez innych producentów. Jest to czysty Android, jak widzicie, znany nam już dość dobrze. Konfiguracja dość prosta, pojawiają się nowe menu, ja wybrałem wersję polską. Jak widzicie, nie wszystkie elementy menu są spolszczone. Tutaj widzimy ekran główny, widzimy wyświetlacz. Wchodząc w ten wyświetlacz pojawiają się na przykład pewne opcje, które są opisane po angielsku. Niemniej jednak nie jest to problem, gdyż w zasadzie wszystko tutaj jest, przynajmniej dla mnie i dla osób, które chociaż trochę z językiem angielskim mają do czynienia, bardzo jasne. Mamy również możliwość zaprogramowania dodatkowych gestów, które będą służyły do wybudzania telefonu i uruchamiania od razu odpowiednich funkcji na ekranie telefonu, wywoływania po prostu aplikacji. Działa to średnio. Tak jak mówiłem, mamy również możliwość przypisania dodatkowych elementów do tak zwanego smart butona i tutaj, jak widzicie, wybieramy sobie aplikacje, które są dostępne i zainstalowane już na telefonie. Warto wspomnieć, że mamy diodę notyfikacji, którą również możemy odpowiednio przystosować i w tym momencie również widzicie, że opis jest w języku angielskim, ale tak jak mówiłem już wcześniej, nie nastręcza to żadnych problemów. Jak już wspomniałem, telefon wyposażony jest w dwa aparaty. Główny, tylny 13-megapikselowy oraz przedni 8-megapikselowy. Jeśli chodzi o dostępne funkcje, to właśnie je widzicie. Mamy możliwość prostej regulacji. Możemy sobie wybrać różnego rodzaju tryby scenerii. Mamy również podstawowe tryby kolorów. No, aplikacja, nazwijmy ją mało ergonomiczną. Niemniej jednak wszystkie podstawowe rzeczy, które byśmy chcieli tutaj sobie wybrać, to wybrać możemy. Jak widzicie, również tutaj dodatkowe funkcje, jeśli chodzi o aparat oraz o kamerę. Ze samej aplikacji mamy od razu dostępne dwa przyciski. Pierwszy do robienia zdjęć, a drugi do rozpoczęcia rejestracji filmów. Producent również zaimplementował nam software'owy stabilizator obrazu. Niemniej jednak nie jest to rozwiązanie bardzo wydajne. Co do samych zdjęć, no nie ma tutaj petardy. Zdjęcia są delikatnie według mnie zmydlone i nie jest tu taka ostrość, jak być powinna. Tak więc warto na to zwrócić uwagę, że jeżeli szukamy jakiegoś telefonu, który będzie miał znakomity aparat, to na pewno nie będzie to urządzenie. Niemniej jednak podstawowe zdjęcia do dzielenia się w serwisach społecznościowych myślę, że bez najmniejszych problemów tym urządzeniem wykonamy. Podsumowując, to urządzenie może być całkiem interesującą alternatywą dla ludzi, którzy potrzebują urządzenie budżetowe, nie dysponują dużymi środkami na taki telefon i ta funkcjonalność, którą Wam przedstawiłem, jest dla nich wystarczająca. Zachęcam Was do oceny, jeżeli posiadacie takie urządzenie, podzielcie się wrażeniami z jego użytkowania. Zachęcam również do oceny filmu, jeżeli Wam się podoba, proszę o łapkę w górę, jeżeli nie, dajcie łapkę w dół i subskrybujcie kanał testhub.pl.